Ciężka noga to dotkliwa choroba, występująca często u młodych kierowców. Jest ona źródłem wielu życiowych tragedii, których wszyscy wolelibyśmy uniknąć. Życie to nie gra komputerowa, a ulica nie jest torem wyścigowym i tak naprawdę nigdy nie wiesz, kiedy zaskoczy cię odległość, jaką potrzebuje rozpędzony samochód, aby w pełni się zatrzymać. Widzisz ich twarze? To twoje ofiary. A to ty, z ciężką nogą i ciężkim sercem. To zaskakujące, jak daleko potrafi polecieć but. Czy to jest ta gra, w którą grasz? Czy to właśnie adrenalina, której pragniesz? Jeśli masz ciężką nogę, lepiej rozchodź ją na piechotę. Jazda na suwak wydaje się być prosta, ale istnieje kilka zasad dotyczących prawidłowego poruszania się po kończącym się pasie, o których mogłeś nie słyszeć. Po pierwsze, pamiętaj, aby zmienić pas. Wykorzystuj całą jego długość. Jeśli tego nie zrobisz, zablokujesz ruch. Jeśli stoisz w korku na prawym pasie i istnieje taka możliwość, zmień go na lewy i dojedź do końca pasa. Ale pamiętaj, aby nigdy nie blokować ruchu na lewym pasie pod pretekstem tego, że wszyscy muszą poczekać. Takie działanie powoduje zatory, wzbudza agresję i jest karalne. Zawsze dojeżdżaj do końca pasa i stosuj się do zasady zamka błyskawicznego. W takiej sytuacji kierowcy jadący prawym pasem przepuszczają po jednym pojeździe z pasa lewego. Pamiętaj, że ta zasada ma zastosowanie zawsze, kiedy kończy się pas ruchu. Znowu nie odbiera. Pewnie musiała zostać w pracy i nawet nie napisała. I w dodatku ten korek. Spadnie trochę deszczu i ludzie zapominają, jak się jeździ. Pewnie jakiś... Okej, słyszę, już się ruszam. O co ta spina? Musiałem zmienić bieg. Ach, pewnie jakiś dzban nie trzymał poprawnej odległości i spowodował wypadek. Abonent czasowo niedostępny. Abonent czasowo niedostępny. Każda sekunda ma znaczenie. Pamiętaj o korytarzu życia. Jako młody kierowca czujesz się często jak młody bóg. Rówieśnicy zazdroszczą ci statusu, a koledzy brawury, jaką szpanujesz na każdym odcinku przemierzanej drogi. Nie obchodzą cię zasady, bo w końcu żyje się raz. Lecz jednocześnie nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele bólu i krzywd mogą wyrządzić twoje nieodpowiedzialne decyzje. Tylko rozważna jazda ma sens. Pamiętaj, że zawsze jest ktoś, komu na tobie zależy. Jedź bezpiecznie, przepisowo i żyj. Wszyscy jesteśmy zapatrzeni w smartfony.
Pochłania nas wirtualny świat, ale istnieją sytuacje, w których musimy schować je do kieszeni, aby przeżyć. W końcu chodzi o bezpieczeństwo zarówno twoje, jak i innych. Jeśli kiedykolwiek spowodujesz wypadek lub niebezpieczną sytuację na drodze, podróżując hulajnogą, rowerem lub na rolkach, pamiętaj, że ciąży na tobie odpowiedzialność pomocy poszkodowanej osobie. Poruszając się na przykład rowerem, musisz słyszeć, co dzieje się wokół ciebie. Nieszczęśliwe wypadki spowodowane bezmyślnością i brakiem kontaktu z otoczeniem mogą przydarzyć się każdemu, nawet tobie. Dlatego bądź uważny i ostrożny. I obyś sam nigdy nie potrzebował pomocy.